Hej kochani, to znowu ja. Dzisiaj taki temat, jeżeli chodzi o bez matki. Tutaj pozdrawiam panią z Podlasia. Udało mi się znaleźć jeden odkład, gdzie matka nie wróciła z oblotu. Wybaczcie, że nie w odkładzie, tylko trzymam ramkę w ręce ze względu na to. Chciałabym wam pokazać mniej więcej, jak zobrazować w krótki sposób, czy rodzina jest bezmateczna. Pamiętajcie, że tutaj nieraz bezmateczność, jeżeli macie matkę nieunasiennioną, podaną do ula, to może być coś takiego, że jak królowa wylatuje w lot godowy, to w ulu jest wielkie poruszenie. I tam wtedy jest zupełnie inny dźwięk tego, że nie ma matki. Tam jest ta wentylacja, to buczenie, tylko ono jest takie radosne. Tam jest zupełnie inne podejście dźwięku pszczół przy wylocie matki na lot godowy, a przy, kochani, rodzinie osieroconej, gdzie mówimy, że pszczoły płaczą. Jeżeli chodzi o drgania, czekajcie, bo mi tu się strasznie kopci. I kochani, jeżeli chodzi o drgania, bo przede wszystkim otwierając ul, w rodzinie bezmatecznej usłyszycie takie głośne buczenie, takie buuuu. I ono będzie takie specyficzne, smutne. Jest do rozróżnienia. Drugim takim objawem bezmateczności to już od góry, jak tylko powałkę ściągniecie, będziecie widzieć takie specyficzne, czekajcie, bo czy ja w ogóle wam jestem w stanie to pokazać, takie specyficzne drgania skrzydełek. One są takie nierówne, krótkie, pulsacyjne. Delikatnie odwłoki będą podniesione ku górze. O tutaj wiecie, trochę wiatr nam tu smaga, ale jak popatrzycie się, czekajcie, czy widzicie to dokładnie, zobaczcie na te skrzydełka. Nie wszystkie pszczoły, niektóre są zajęte piciem miodu, ze względu na to, że je delikatnie odymiłam, zanim wyjęłam, ale część jest z tym objawem bezmateczności. I jakbyście się tutaj przysłuchali teraz, jakby nie wiatr, to byście słyszeli właśnie taki specyficzny dźwięk, że jest tu smutek, coś tu jest nie tak i to już wam powinno dać do myślenia, żeby sprawdzić, co się w ulu dzieje. Oczywiście, jeszcze te dwa objawy nam już dają bardzo dużo, ale żeby być pewnym, to zawsze należy sprawdzić cały ul. Po co? Ze względu na to, kochani, że nawet jak nie mamy matki, to musimy sprawdzić, czy odciągły nam mateczniki, czy nam nie odciągły mateczników. Czy tam na przykład nie mamy już czerwiu trutowego, czyli czy nie powstały nam trutówki fizjologiczne. I tak dalej, i tak dalej. Tu musimy przy poddaniu matki ocenić sytuację. Ale zanim ocenimy sytuację, kochani, sprawdzimy sobie całe gniazdo i przypuśćmy, przywozimy matkę. Czyli, znaczy, jeszcze nie przywozimy matki, ale chcemy być na 100% pewni, że ta rodzina jest bezmateczna. Co możemy zrobić w tej sytuacji? No bo sprawdziliśmy, słyszymy, nie jest dobrze, widzimy, no wszystkie objawy wskazują na to, że jest. Nie ma czerwiu, nie ma jajeczek, nie widzimy matki, przeglądaliśmy cały ul. Nie ma też mateczników i czerwiu, więc mamy różne takie teorie, prawda, spiskowe, jak się to mówi. Więc tutaj w tej sytuacji, kochani, czy mamy czerw, czy nie, jak mamy mateczniki ratunkowe, to już wtedy wiemy, że jest, że matki nie ma. Ale nieraz na przykład mieliśmy taką sytuację, że gniazdo nam zalały, nie zdążyły odciągnąć mateczników, matka w międzyczasie zginęła i nie mają możliwości odciągnąć drugich mateczników. Albo mogło być tak, że pszczoły się wyroiły, myśmy pozrywali wszystkie mateczniki, czy tam był matecznik na cichą wymianę, matka nam się osypała, a myśmy ten matecznik zerwały, a już pszczoły nie mają na czym odciągnąć mateczników i tutaj tak do końca nie będziemy świadomi tego, czy tam coś w ulu jest, czy nie, bo mówi, te objawy pszczół nie do końca nam będą znajome. Więc kochani, w takiej sytuacji bierzemy sobie, kochani, szukamy w jakimś innym ulu. Czekajcie. W jakimś innym ulu poszukajmy sobie, czekajcie, sprawdzę sobie od razu, czy mi tutaj wróciła i czy czerwi. O, tu mamy kochanie. Co prawda tutaj mam małe rodzinki, ale nie chcę grzebać po pełnych ulach. Kochani, w takiej sytuacji, tu mam matulę, od razu muszę na nią patrzeć, żeby mi jej wiatr nie zmuchnął. W takiej sytuacji, żeby być pewnym, że rodzina jest bezmateczna, wyciągamy sobie z ula obok ramkę, kochani, z czerwiem otwartym. Czerw otwarty to jest otwarte komórki i w środku widzicie larwy. Szukacie, kochani, sobie najmniejszych larw, najlepiej tam, gdzie są jajeczka i maleńkie larwy. I taką rameczkę wkładacie sobie, kochani, do tego ula, który wykazuje bez matek. Czekajcie, ja sobie schowam królową. Ja już sobie sprawdziłam. I
zakładacie sobie taką rameczkę z czerwiem otwartym na 24 godziny do ula. I wtedy po 24 godzinach zaznaczacie sobie u góry, oczywiście, żeby bardzo nie grzebać. Po 24 godzinach sprawdzacie sobie taką rameczkę, czy na tej rameczce odciągły Wam mateczniki. Jeśli Wam odciągły mateczniki, to w tej sytuacji mamy dwie opcje. Jak to jest rodzina silna, czekajcie, chociaż chwilę się popatrzę na Was, muszę sobie fryzurę poprawić, bo pod kapelusza to nie fajnie wygląda. Macie dwie opcje. Albo sobie weźmiecie, zostawicie, jeżeli to jest rodzina silna, produkcyjna, jest tam bardzo dużo czerwiu na przykład, bo ta matka niedawno zginęła, to zostawiacie sobie jeden matecznik, który jest na tej rameczce najładniej odciągnięty. Tutaj macie, jeżeli dacie rameczkę taką z młodym czerwiem otwartym, z jajeczkami, to macie pewność, że ta królowa będzie wychowana bardzo dobra, ze względu na to, że dajemy tam najmłodsze larwy, jakie są możliwe. Ale zostawiamy sobie najładniejszy matecznik, najmłodszy i taki najmniejszy, który odbudowały, bo to będzie świadczyć, że to jest na najmłodszej larwie i jest najpóźniej odbudowany. Drugą opcją, patrzcie się, kleszcze się zaczęły. O ludzie kochani, ile ich tu jest. Drugą opcją jest, kochani, poddanie do tej rodziny matki unasiennionej lub nieunasiennionej. I w tym przypadku, jeżeli przeglądaliście ul i nie było tam żadnych mateczników, tylko włożyliście tą jedną rameczkę z czerwiem otwartym, to w tej opcji, żeby poddać każdą jedną następną matkę, to pamiętajcie, że tą rameczkę z czerwiem otwartym należy wyciągnąć i oddać do ula, z którego wzięliście. Dlaczego? Już Wam mówię dlaczego. Ze względu na to, że jeżeli na tej rameczce pszczoły Wam nawet odciągły mateczniki, a na pewno Wam odciągły, nie wiem ile tych mateczników odciągły, może 5, może 6, wiadomo, kilka, prawda? I one będą na pewno ratunkowe. Ale są też takie mateczniki, których nie zdążyły odciągnąć, ale pszczoły już postanowiły sobie, że ta miseczka z tą larwą jest przeznaczona na matkę. Czyli one już inaczej zaczęły tą larwę karmić. I w tym postanowieniu pszczół może się tak zdarzać i często się tak zdarza, że po prostu będą Wam ścinać każdą jedną królową, którą poddacie do ula, bo one będą cały czas chciały dążyć do tego, że sobie wychowają ją samą. Więc tutaj pamiętajcie, że jeżeli to jest świeża ramka, która jest 24 godziny w ulu, należy ją wycofać. Jeżeli trzymacie ją dłużej i jest czerw zakrzepiony, czyli koło 9 dni, macie wszystko od jajeczka do każdej laty zasklepione, to wtedy możecie taką rameczkę sobie zostawić. Ale tutaj wtedy, jeżeli Wam puściły mateczniki, to tyle samo, jeżeli trzymacie to 10 dni w ulu, to tyle samo zaczekać jeszcze 6 dni i sobie wychować swoją fajną matulę. To tak jakby z cichej wymiany, bo tutaj mówimy o ratunkowej, ale patrzymy, że one są na młodziutkich larwach, więc ona będzie bardzo dobrej jakości. Następnym sposobem, kochani, jeżeli chodzi o sprawdzenie bez matka, to jest po prostu żywioł. Nie ma czegoś takiego, że powiemy w 100%, że nie ma matki, bo mogą płakać, mogą pulsować skrzydełkami, może tam być brak czerwiu, może tam się coś dziać takiego, czego my nie wiemy, ale kochani, może być taka sytuacja, że po prostu ta matka nam strutowiała. I w takiej sytuacji nie będą Wam odciągać mateczników, bo ta matka jest. Chyba, żeby się jakiś cud stał, to po jakimś czasie odciągną Wam matecznik na cichą wymianę, czyli jeden, góra, dwa mateczniki, ale tak po 24 godzinach nie zobrazujecie od razu, czy tam jest matka, czy nie. Tutaj pamiętajcie, że musimy widzieć wszystkie objawy, jakie są i najlepiej, jeżeli damy do bezmatka taką rameczkę, to wtedy mamy 100% pewność. Ostatnie zdanie mogłam namieszać, aczkolwiek, kochani, wybaczcie, nieraz jak za długo mówię, to później mam za dużo myśli, chciałabym wszystko powiedzieć i nie zawsze mi to wychodzi. Co jeszcze? Chyba wszystko. Cieszę się, że wyszło słońce. Przyjechałam tu jakiś czas na pasiekę temu. Przyszłam, kochani, i zaczęło padać. Ale jak się to mówi, jak się humor poprawia, to i słońce wychodzi. Więc słońce wyszło. Udało mi się jeszcze nagrać filmik. I kochani, do usłyszenia.